трошки о своїй виставі. Значить так, Кручутко вистава повстала з брев позором, з неспаних ноці, з bardzo mi, powiem prawdę krótko, bardzo bolą mnie bark, bo mam mocne zapalenie, nie spałam, bardzo mi bolało, płakałam, wstawałam i wyrzucałam na płót, na w ogóle bez zamysłu wystawy do innej. I wyrzucałam te stópki, te farby wychodzące z zapachem, zaczynałam malować i to przychodziło do głowy i te nocne rozmowy, dialogi, monologi z trudności z dzieciństwa, tam różne wspomnienia. I przejazd tu, emigracja. I tak wychodziło w tych kolorach, to wychodziło codziennie, tak i tak. Większość powstała na takich emocjach, protest przeciw bólu. Chciałam być zdrowa, normalna i to. Życzę wszystkim zdrowia. Niektóre obrazy na przykład, dostałam zaszczyt i mnie już przestało bolić i namalowałam o ten obraz na przykład. Takie fotografie mam, prawdę mówiąc, to jest fotografia, jakaś kobieta u syna zabrała. Kobieta siedzi na soli w Morzu Martwym. I to już było po zaszczyku, jak nic nie boli, a jak bolało, to wszystko szło. I, ale w tym była pozytywna energia, bo ja jakby protest, nie chcę, nie poddam się, amputuję to rękę i będę prawą malować, a jak nie, to lewą.